Halo, chcecie wiedzieć, kto wygrał? Chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy dzisiaj wystąpili. Jury po swoich obradach tutaj zadecydowało o miejscach. Za chwilę się dowiecie o ich decyzjach. No i będziemy Was zapraszać tutaj po odbiór nagród, robienie zdjęć w momencie, gdy będą wręczane. To uwaga. W kategorii piosenka harcerska w drużynach starszo-harcerskich i wędrowniczych trzecie miejsce zajęła drużyna 66 Starczyna. Uwaga, pierwsze miejsce, 45. drużyna z Piaseczna. Trzecia z Piaseczna. I uwaga, pierwsze miejsce, 21 z Uwieniu. Z Łas.
piosenkę, na piosenkę magiczną. Wśród drużyn wielopoziomowych trzecie miejsce zajęła 81. z Józef Osławia. Drugie miejsce, 50. drużyna z Gołkowa. I uwaga, pierwsze miejsce, 21. z Ubieli. Na drużyny starszo-harcerskie i wędrownicze i trzecie miejsce dla 66. Starczyna. Drugie miejsce, 45. z Piaseczna. Pierwsze miejsce dla piątki za piosenkę magiczną. Teraz drużyny harcerskie. Trzecie miejsce, 53. z Głubiska. Drugie miejsce, 46. Włazak. I pierwsze miejsce, 52. Gwiazda Żywy. Zapraszam 41. drużynę po dyplom. Za udział. Przechodzimy do kategorii solo, duet, tercet i trzecie miejsce zdobyła 33. drużyna w Piasecznie i 45. też z Piaseczna. Drugie miejsce za 66. jest Piaseczna, Starczyna. I pierwsze miejsce w
trzeciej ogniska. Druhny i druhowie, w imieniu swoim własnym, czyli zespołu promocji, chcę powiedzieć tak. Dzisiaj ja szczególnie zwracam uwagę na wasze umundurowanie i tak jak było powiedziane na festiwalu zuchowym, zuchy naprawdę w tym roku stanęły na wysokości zadania, mundury, czy ogólnie umundurowanie było bardzo dobrze przygotowane, skompletowane. Chciałam powiedzieć, że większość drużyn w dniu dzisiejszym była wzorowo umundurowana. Co było dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Oczywiście pozytywnym. Tak. A wszystko będzie widać na zdjęciach. I moi drodzy, zanim się rozejdziecie, to bardzo bym prosiła, to jeszcze tak drużyna Angelika oczywiście powie jedno słowo, żebyście wybrali sobie miejsce waszą drużyną tutaj gdzieś na sali, stanęli sobie do zdjęcia z waszymi dyplomami. Nie tutaj na tle, bo chodzi o to, żebyście stanęli szybko i żeby te zdjęcia można było raz, dwa, trzy zrobić, a nie żebyśmy się ustawiali po kolei. Dobrze? Jeszcze oddaję drugi. W takim razie zrobimy zdjęcia i później po szybkim zrobieniu zdjęć przez druhnę Dorotę chciałabym poprosić wszystkich tutaj za kotarą do utworzenia kręgu. Zakończymy nasz festiwal i jak będziecie wychodzić oczywiście tamtymi drzwiami, nie zapomnijcie nic swojego zabrać.
I mamy też upominek dla każdego uczestnika, więc będziemy stali przy drzwiach, wręczali te upominki. Prosimy w takim razie, żebyście po prostu powoli wychodzili, żebyśmy mieli szansę wam je wręczyć, dobra? Prosimy o ustawienie się do zdjęć. Kiedy wstałem przed świcie Asynaj, prawdę głosił przez trąby wiatru. Zasmreczyły się chmury i gliwiem burę, świerki i ogóry wsparte. I na niebie byłem ja jeden, plotąc pieśni w warkocze bukowe. I schodziłem na ziemię za kwestą przez strzydlącą się bramę lackowej. I był Beskid i były słowa zanurzone popępki w cerkwi baniach, rozłożyście złotych, zmagających się z wiatrem do krwi. Moje myśli biegały końmi po niebieskich, mokrych połoninach. I modliłem się, złożywszy dłonie do gór Madonny brunatno-licej. A gdy serce kroplami tęsknoty jeło spadać na góry sine, czarodziejskim kwiatem paproci rozgwieździła się bukowina. I był Beskid i były słowa zanurzone popępki w cerkwi baniach, rozłożyście złotych, zmagających się z wiatrem. Zmagających się z wiatrem.